Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Marka Nowakowskiego, zatytułowanej Raport o stanie wojennym. Notatki z codzienności. Czyta Roch Siemianowski. Kanon literatury podziemnej. Zamierzony. Janusz Anderman. Kraj świata. Stanisław Barańczak. Książki najgorsze. Jacek Bocheński. Stan po zapaści. Kazimierz Brandys. Nierzeczywistość. Marian Brandys. Moje przygody z historią. Ryszard Bugajski. Przesłuchanie. Przyznaje się do winy. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Zbigniew Herbert. Raport z oblężonego miasta. Paweł Jasienica. Rozważania o wojnie domowej. Andrzej Kijowski. Rachunek naszych słabości. Stefan Kisielewski. Felietony zdjęte przez cenzurę. Wybór Jan Gondowicz. Tadeusz Konwicki. Mała apokalipsa. Kompleks Polski. Tadeusz Korzeniewski. W Polsce. Adam Michnik. Z dziejów honoru w Polsce. Marek Nowakowski. Raport o stanie wojennym Notatki z codzienności. Kazimierz Orłoś Historia Cudownej Meliny Cudowna Melina Zyta Oryszyn Madame Frankenstein Czarna Iluminacja Antoni Pawlak Książeczka Wojskowa Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy Polskie, latem roku 1983. Wiesław Saniewski, Nadzór. Julian Stryjkowski, Wielki Strach. Jan Józef Szczepański, Kadencja. Janusz Szpotański, Cisi i Gęgacze. Towarzysz Szmaciak, Caryca i Zwierciadło. I inne utwory wybór Antoni Libera Jacek Trznadel Hańba Domowa Jan Walc Utwory wybrane wybór Jan Andrzej Walc Piotr Wierzbicki Struktura Kłamstwa Antologia Poezji Wybór Leszek Szaruga Antologia Eseju Wybór Maciej Urbanowski o kanonie. W dwudziestą rocznicę historycznej daty 1989 roku oficyna wydawnicza Volumen i wydawnictwo Bellona we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, Narodowym Centrum Kultury, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Stowarzyszeniem Pokolenie przedstawiają kolekcję książek zwaną kanonem literatury podziemnej. Intencją wydawców jest przywrócenie publicznej widoczności romantycznemu, można by dziś powiedzieć, gdyż nie pozbawionemu odrobiny szaleństwa dziełu niepokornych pisarzy, niepokornych wydawców, drukarzy, kolporterów i wszystkich tych, którzy w drugiej połowie lat 70. i w latach 80. ubiegłego wieku, krok po kroku, z determinacją, Odbudowywali i poszerzali przestrzeń wolnego słowa bez cenzury, A wierząc i nie wierząc, że torują drogę wolnemu społeczeństwu i niepodległemu państwu polskiemu. Nie było łatwo projektodawcom kolekcji oddać choćby symboliczną sprawiedliwość całemu ówczesnemu podziemiu literackiemu i wydawniczemu. Z wielu różnych powodów. Nienajmniejszy kłopot sprawiała obfitość pozacenzuralnych druków. Delikatność zadania polegała również na tym, że jeśli polska rewolucja bibuły stanowiła zjawisko w dużym stopniu żywiołowe, nieześrodkowane, pączkujące samorodnymi inicjatywami i charakteryzujące się wielopoziomowością, to literacka reprezentacja tak bujnego piśmienniczo edytorstwa. Nie mogła być nadmiernie szeroka, uśredniająca i zamazująca wartości ostre i wyraziste. W rezultacie, trzy kryteria łącznie decydowały o przepustce do tego kanonu: literacka wybitność dzieła, społeczna doniosłość jego problematyki oraz fakt, że jego pierwsza edycja miała miejsce między rokiem 1977 a 1989. W jednej z pozacenzuralnych oficyn krajowych. To ostatnie kryterium, zasadnicze dla całego przedsięwzięcia od strony formalnej, zostało wyjątkowo uchylone w przypadku książki Andrzeja Kijowskiego Rachunek naszych Słabości. Rok wydania 1994. Ze względu na to, że przygotowana już po śmierci autora zmarł w roku 1985, książka ta gromadziła jego niezmiernie wartościową eseistykę, przedtem rozproszoną w publikacjach głównie podziemnych. Innego rodzaju odstępstwa od powyższej zasady, mianowicie gdy pierwodruk zagraniczny, przeważnie z metryczką paryskiego Instytutu Literackiego, nieznacznie wyprzedzał podziemną edycję krajową lub bywał z nią zbieżny w czasie, Traktowano wyrozumiale. Niezawinione przez wydawców luki w kanonie literatury podziemnej bardzo są dotkliwe i ewidentne. Cóż jest wart kanon, ktoś pomyśli, bez największego dzieła tamtej epoki: raportu z oblężonego miasta, Zbigniewa Herberta, bez powieści Konwickiego, bez szydzącego z perelowskich książek najgorszych Barańczaka, bez Kanonicznego Michnika z Dziejów Honoru w Polsce, czy Jasienicy. A jednak, nawet w tej niedoskonałej postaci, KLP broni się świetnością innych nazwisk, ciężarem gatunkowym pojedynczych utworów i wymową. Cóż z tego, że okaleczonej całości. Broni się i spełnia wszystkie istotne role. Edukacyjną, kształcącą, tajemniczającą, dla których został powołany. Kanon uprzytomnia zasięg duchowej ekspansji, tzw. drugiego obiegu wydawniczego, skalę jego tematów, różnorodność uprawianych w nim gatunków, zróżnicowanie form i języków. Proza fabularna i proza dokumentu osobistego. Relacja, obrazek, esej, felieton, pamflet i satyra i Wiersze, oczywiście. Całe bezmała spektrum możliwości literackiego wyrazu jest w kanonie reprezentowane. Kanon upamiętnia wartości, jakie literatura niezależna wniosła do ogólnego dorobku kultury narodowej. Siłę wolnego słowa, nieodpartą potrzebę życia w prawdzie, odwagę mierzenia się z rzeczywistością zdegradowaną i zdezorganizowaną, afirmację honoru. Humoru, godności i bezinteresowności. Kanon przekazuje uwadze potomnych obraz drugiego obiegu jako wolnej wspólnoty poszukiwań i sporów, swobodnej umysłowo, zorientowanej etycznie, wyzwolonej spęd socparnasizmu i niepodległej nicości. Czytajcie kanon literatury podziemnej. Tomasz Burek Stan wojny. Zapadła ciemność. Mróz tężał. To przedmieście opustoszało przedwcześnie. Tylko stamtąd, gdzie fortecznym masywem czerniała huta, dochodził nieustających szęst. To czołgi i transportery na gąsienicach zbliżały się do zabarykadowanych bram kombinatu. Wojsko otaczało hutę również w tamtym kierunku podążała kolumna żołnierzy z karabinami opatrzonymi w bagnety w światłach nielicznych latarni biała broń połyskiwała nieoczekiwanie bił od niej zimny blask drogę do huty zagradzały betonowe zapory przy nich stali dwaj wartownicy w uszatych czapkach Przytupywali nogami i zabijali dłonie. Przez piersi mieli przewieszone pistolety maszynowe. Po przeciwnej stronie przegrodzonej drogi żarzył się koks w piecyku. Trzeci z trzymających straż żołnierzy grzał się przy nim. Rozgarniał prętem czerwone węgle. Długie, ostre jak sztylety sople lodu zwisały z okapu kamienicy. Wartownik Odsunął się trochę od ściany domu, niebezpiecznie najeżonej u góry. Nieliczni, przechodnie, omijali żołnierza z daleka. Odprowadzał ich czujnym spojrzeniem. Wtedy jego dłonie opuszczały strefę ciepła nad ogniem i spoczywały na maszynowej broni. Ludzie szybkim krokiem przechodzili ulicę, nie patrzyli w jego stronę. Okna kamienic były ciemne. Wygaszony. Mijał trzeci dzień stanu wojny i zbliżała się już godzina policyjna. Z bocznej uliczki wyjechała taksówka. Zbliżała się do zablokowanej drogi. Zatrzymała się przed betonowymi kozłami najezdni. Wartownicy podeszli do samochodu. Broń trzymali w pogotowiu. Kontrola dokumentów. Otworzyli bagażnik. Długo w nim przetrząsali. Taksówka zawróciła. Zapanowała cisza. Chrzęst pancernych pojazdów w pobliżu huty zacichł zupełnie. Długo nikt się nie pokazywał. To też nagły odgłos kroków zabrzmiał bardzo hałaśliwie. Ktoś powolnie i ciężko przesuwał stopami. Zgarbiona niekształtna sylwetka zamajaczyła w bramie. Przykuść tykała. Do koksowego piecyka. Była to stara kobieta z workiem przewieszonym przez ramię. Młody żołnierz patrzył na nią uważnie. Zrzuciła swój ciężar z pleców. Twarz miała chudą, pełną zapadlisk i brust. Spod chustki opadały na czoło kosmyki siwych włosów. Zaczęła grzać ręce nad żarem. Zimno ci, żołnierzyku! Powiedziała i przykuliła się nad piecykiem. Przymknęła oczy. Od strony huty rozległ się przenikliwy dźwięk syreny. Rozdarł mroźną ciszę. Wartownicy przy drodze poruszyli się niespokojnie. Młody żołnierz też zapatrzył się w tamtym kierunku. Stara kobieta nie poruszyła się nawet. Wyglądała jak martwy kształt. Trzymała nad żarem dłonie. Reumatyczne i wykrzywione palce drżały nieustannie. Młody żołnierz poruszył się niecierpliwie. Ciążyć mu zaczęła obecność starej kobiety. Chrząknął i spojrzał wymownie na swój ręczny zegarek. Wtedy ta stara ociężale podniosła głowę. Żal. Żal wszystkich. Powiedziała cichym, zdartym głosem. Żal i ciebie. Wlepiła w żołnierza oczy starej matki. Były to zarazem oczy jastrzębia, wyjedzone i przenikliwe. Krew na śniegu. Patrz, żołnierzyku. Młody żołnierz wyraźnie zaskoczony, rozejrzał się wokół siebie, a śnieg tutaj skrzył się mroźną bielą. Nieskalanie, biały śnieg. Wzdrygnął się. mróz się potęgował. A te słowa starej były jeszcze bardziej lodowate. I tak wpatrywała się w niego uparcie. Co wy, babko? Odezwał się wreszcie i bezwiednym gestem przesunął pistolet maszynowy, przewieszony przez piersi. Był to młody chłopak o pucołowatej wiejskiej twarzy. Opuścił głowę i czubkiem buta zaczął żłobić śnieg. Stara kobieta zarzuciła swój żebraczy worek na plecy. Poczłapała powolnie. Zaraz zniknęła w ciemności. Tylko śnieg chrzęścił pod jej nogami. Kto tam? zawołał jeden z wartowników pilnujących drogi do huty. Głupia jesteś! odkrzyknął po chwili wahania młody żołnierz. Kucnął przy piecyku. Koks potrzaskiwał. Dym, ogień. 1 stycznia 1982 Rok. Boże, zmiłuj się nad Wilnem. Zaczęli ich tłuc. A te pały takie mieli wielkie, grube maczugi, specjalne, bo te, które zazwyczaj widzimy, to są pałeczki laleczki, w porównaniu z tymi drągami. Otoczyli gromadkę wyrostków i zaczęli ich obrabiać. Dokumenty, dokumenty powtarzali i, wcale nie czekając, jak ci chłopcy pokażą swoje dowody, okładali ich po plecach, nerach, tymi pałami. Chłopcy łamali się jak łodygi. Nie jeden padał. Taki łomot było słychać i stękanie. To się działo 17 grudnia wieczorem, czwartego dnia stanu wojny. Cały plac zwycięstwa był zablokowany. Mimo to wygarnęli sporo młodzieży. Jestem człowiekiem przedwojennym. Okupację przeżyłem jako młodzieniec. też dla mnie był to szczególnie przykry widok. Te budy, te watachy milicyjne z pałami, ta oprawiana przez nich młodzież. Okupacyjne wspomnienia. I tak mnie zamurowało. Stałem i patrzyłem. Akurat dwaj milicjanci, byki takie, zaczęli obrabiać wątłego chłopaczka w okularach. Istny studenciak z wyglądu. Dokumenty! Ryczeli, a w żaden sposób nie dawali mu możliwości okazania dowodu. Co rękę chciał do kieszeni, to oni pałą prask! Osłaniał się i płakał. Uciec nie mógł. Przyparli do muru biedaka. Uwijali się przy nim jak wściekłe psy. Nie wytrzymałem. Wolnego panowie! zawołałem. Pozwólcie mu wylegitymować się. Jeden z milicjantów zbliżył się do mnie. Oczy miało dziwne, błyszczące, nienaturalnie rozszerzone. Musieli ich nafaszerować środkami podniecającymi. Są takie. Wyglądał, jakby był w transie. Więc tak spojrzał i chwycił za klapy jesionki. Do budy dziada! krzyknął. Już drugi ułapił mnie za kołnierz. Powlekli do stojącej w pobliżu budy. Pomagali sobie kopniakami, ta Buda wyładowana po brzegi, młodzież, trochę starszych, no i ja. Powieźli nas z miastem, pełnym gazem, na sygnale. Ulice puste, wymiecione, tylko tu i ówdzie żołnierze z bronią w pogotowiu, a na skrzyżowaniach czołgi: Okupacja. Boże, zmiłuj się nad Wilnem, powiedziałem. I to dosyć głośno, bo ci obok popatrzyli na mnie ze zdziwieniem. Nie wiem, czemu mi się to powiedziało. Te słowa. Skąd one się wzięły? Jestem rodem z Wilna. Wilniuk, jak to mówią. Kiedy Hitler rozpoczął wojnę i było też wiadomo, że z drugiej strony rusza na nas wschodni sąsiad, to w jednej z wileńskich gazet ukazał się artykuł wstępny, który kończył się tymi właśnie słowy, Boże, zmiłuj się nad Wilnem. Pustą miałem zupełnie głowę i tylko te słowa odbijały mi się pod czaszką. W której to gazecie mogło być? Wydawali wtedy kuriera, słowo i jeszcze... Nawet niedługo ta jazda trwała i znaleźliśmy się na podwórzu komendy. Milicjanci ustawili się szpalerem. Wszyscy z tymi pałami w łapach. Myślałem, że wezmą nas w obroty i wymócą. Na wszelki wypadek głowę wcisnąłem w ramiona i przymknąłem oczy. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Tylko popędzili nas schodami na dół piwnicy. Tu wtłoczeni zostaliśmy do niewielkiego pomieszczenia z okratowanym okienkiem pod sufitem. Było nas kilkudziesięciu. I tak staliśmy jeden przy drugim w tej ciemnej, dusznej celi. Ludzie z łapanki. Tkwiłem ściśnięty, że nawet ruszyć się nie mogłem, i pocić zacząłem się obficie. Nasłuchiwałem szybkich, energicznych kroków na korytarzu. Biegali tam i z powrotem, pokrzykiwali. Zakotłowało mi się w głowie: to Wilno sprzed tylu lat. Czerwony sztral. Tam orkiestra po środku, na podwyższeniu, miała swoje miejsce. Ten skrzypek, garbus. Cmentarz na Rosie. Tam chodziłem z ojcem. Babka moja leżała. Obok aniołek z granitu. Odłupane miał skrzydło. Wili w górę do Werek. Łaziłem jej brzegiem. Na antokol szło się zawsze koło przystani. Te i inne sielskie obrazki. Stłoczeni byliśmy okropnie. Jeden za drugim. Młodzież. Paru nieźle pobitych. Jeden płacze. Drugi przeklina. Co z nimi zrobią? Ja też kiedyś, tak samo. Lata minęły, tyle lat. Zmaglowali, człowieka sprasowali. Wyschnięty taki. Kurczy się i rozsypuje. Oni po prostu siłę nam odbierają, wysysają swoimi sposobami. Energię. moc, ducha, wszystko. Boże, zmiłuj się nad wilnem. Już wiem. To był artykuł wstępny w słowie. Zapewne Cat napisał. On był filarem tego pisma. Na korytarzu, ciągle ta bieganina. Raz po raz zgrzyta klucz w zamku. Podniesione głosy. Z nagła narodził się w mojej głowie pewien koncept. Fortel, czy jak to nazwać. Jeszcze sprawdziłem w górnej kieszonce marynarki. Były nawet dwie. Niewiele myśląc, przepchnąłem się jakoś do drzwi i zacząłem walić, kopać w te masywne, obite blachą drzwi. Po dłuższej chwili uniosła się klapka Judasza i zobaczyłem oko. Ja w pilnej sprawie do oficera dyżurnego, powiedziałem bardzo głośno i stanowczo. Strażnik otworzył drzwi. Popatrzył na mnie badawczo. Mrugnąłem jednym okiem. Chodźcie! Zdecydował. Moi towarzysze niedoli. Tak na mnie popatrzyli wszyscy. Cóż mogłem im powiedzieć? Odczytałem doskonale wymowę tych spojrzeń. Strażnik poprowadził na górę do oficera. Ten oficer nieprzyjemny, suchy, długo nie zwracał na moją obecność żadnej uwagi. Grzebał w jakichś papierach. Co chcecie? warknął wreszcie. Jestem chory na serce, po zawale. I na dowód prawdy wyciągnąłem nitroglicerynę z kieszonki, dwie pigułki. Oficer wziął w palce jedną pigułkę. Długo oglądał. Potem na mnie popatrzył, wiercił mnie swoim wodnistym, przenikliwym okiem. Wzięty zostałem, powiedziałem szybko, nie wiem za co. Dobra, przerwał gniewnie, starczy. Wykręcił jakiś numer na tarczy telefonu. Bez skutku. Usłyszałem. Zajęty sygnał. Odłożył słuchawkę. Urodzony w ZSRR. Zajrzał w mój dowód. Wilno. Zrobił pauzę. Zwalniam was. Tylko pamiętajcie pogroził palcem. Nie wolno wam mieszać się do niczego. Oddał mi dowód. Wartownik odprowadził do bramy. Byłem wolny. Chyłkiem pod murem popędziłem do domu. Tylko kwadrans do godziny policyjnej. Opowieść taksówkarza. Jeżeli zamek zamarznie, to najlepszy jest płyn hamulcowy. Kilka kropel wlać do środka i kręcić kluczykiem. Można też podgrzać. Dziś rano miałem takie ćwiczenie z zamkiem, ale silnik zapalił od razu. Kursy były niezłe. Niewiele jeździ taksówek. Przydziały benzyny dla prywatnych taksiarzy są ograniczone. Na lewo od wojska kupiłem kanister. Stoją w lesie za naszym osiedlem. Cała kolumna transporterów pilnują fabryki. Zmarznięci, głodni wpadli do cukierni na naszym osiedlu i w kilka minut wszystkie ciastka wyjedli. Pasażerowie, małomówni raczej, boi się człowiek, człowieka. Kapusie wyjdą na wierzch. Zaczną węszyć. I premię za czujność pobierać. Wiozłem takiego jednego. Futrzana czapa, morda czerwona, nabita Mongoł. W lusterku go widziałem. Sprawdzić mnie chciał taki syn. Wreszcie, powiada, będzie spokój i porządek. Co proszę? Ja mu na to. No jak to pyta? Pan jest odmiennego zdania? Co proszę? Powtarzam. Słabo słyszę. Bębenki mi w uszach popękały. Minę zrobił głupią. Tak na mnie popatrzył wilkiem. Skończyła się rozmowa. Wysiadł na puławskiej w pobliżu tego rezerwatu bezpieki. Być może na służbę spieszył. Tam posterunek za posterunkiem. Zatrzymują wozy, sprawdzają. Centrala stanu wojennego. A z pasażerami rozmaicie. Jeden mówi: Milicja miała dostawę na świąteczny stół. Wie pan, ze stawu w łazienkach wyławiali dla nich karpia. Z pół tony nocą wybrali. Najlepszy gatunek, królewski karp. Coś pan myślał. Dodał, widząc moje zdziwienie. Napracowały się chłopaki. To nie był prowokator. Wyczułem go swojak. Kaszel taki miał długi, rzężący, z nadmiaru gorzały. Iła będzie, będą tłuc, powiedział i sporta przełamał na dwie połówki. Jedną osadził w szklanej lufce. Palacze kiepsko mają, przydział kartkowy dla nich nie wystarcza. I tacy jeżdżą. Mówią jak mówili, nie zamurowało im ust. Przeważnie jednak ludzie milczą, nie mają humoru. Siedzą tak, łby zwieszone i jak zderzy się taki z moim spojrzeniem w lusterku, to odwraca oczy. Przeżycia, kłopoty. Może ktoś z bliskich aresztowany, internowany. A wiozłem pewne starsze małżeństwo. Ona mówiła cały czas, że była internowana. Obóz, druty, baraki, apel. Starszy do niej: cicho, cicho, kochanie. I głaskał ją po ręce. A mnie na boku wyjaśnił, że nerwy jego żonie wysiadły. A wiozł ją do Głupiejowa, na Nowowiejską. Różnie ta wojna na ludzi podziałała. Taka starsza osoba pamięta okupacje, łapanki, egzekucje. Odbiło jej. Czemu nie? A paru takich wiozłem, co opaski czarne nosili na rękawach, na znak żałoby z powodu tego stanu wojennego. Młodzi jeszcze najlepiej się trzymają. Taki jeden, po amerykańsku ubrany, w kurtkę z napisem US Army, mówi na koniec kursu. Zna pan to? Orła, wrona niepokona i w śmiech. Dobrze, że młodzi nie pękają. Nadzieja jakaś przyszłość bo złe myśli wełbie jednak buszują. Odpędzam, odpędzam mózg wietrze przyczepiły się cholera jasna, jak żeb psiego ogona Mróz ściska starzy ludzie umierają dużo pogrzebów telefonów nie ma nim zawiadomią pogotowie, te czołgi, budy i inne militarne wozy przetaczają się ulicami. Watachy milicjantów łażą, węszą. Można tym się zatruć. Zwalczać to w sobie trzeba. Tylko jak? Dziś to kilka razy mnie zatrzymywali. Prawo jazdy, stan licznika. Wóz rewidowali. Najbardziej zdenerwowałem się ostatnią kontrolą. Już do domu zjeżdżałem. Wolno, tak. Myślałem, że jeszcze jakiegoś pasażera zabiorę w swoim kierunku. Halt, zatrzymują. Żołnierze w waciakach, uszate czapki, automaty w pogotowiu. Zmarznięci. Przytupują. Od spodu ich obuli marniutko, w gumiaki. Dokumenty. Paluchy im zgrabiały, ledwo kartki w dowodzie przerzucają. Zimne te gumiaki, mówię. W środku mają ocieplenie. Jeden odpowiada, ale zimny. Bo ci z ZOMO, zauważyłem, przyzwoite te wojłoki mają. Nic nie odpowiedział. Ten z drugiej strony wozu, kapral odzywa się: Niech pan tylko drzwi otworzy. Otworzyłem. Pod siedzeniem zaczął grzebać. Dynamitu czy petardy szukał? Nie znalazł. Zapalam silnik. Zaraz. Mówi, od spodu zobaczymy. Klęka i łeb pod wóz pakuje. Bach oberwał się zlodziały śnieg. Cza